Siemano, siemaneczko, ja jestem Igor, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Witam was po miesięcznej przerwie od nagrywania filmików na YouTube. A to z kwestii tego, że miałem operację na nogę, no i niestety nie mogłem bardzo chodzić przy zwierzętach. Pomagali mi rodzice, więc i też wam nie nagrywałem, ale już wróciłem do pełnej sprawności, więc mogę wam nagrać filmik. Ale na wstępie stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dziękuję wszystkim za tak dużą ilość subskrybentów, za tak dużą ilość łapek pod filmikami. No zobaczymy, jak będzie teraz, ale łapkujcie, subskrybujcie i zapraszam do oglądania. Na wstępie sobie zaczniemy od maluszków, bo chyba od nich byście najbardziej chcieli mieć filmiki. Co się z nimi stało, jak mamusia zdechła i ich karmiliśmy. No jak widać, jest ich 3, było ich 5. No niestety jeden tak jakby wyskoczył z pudełeczka, no i chyba coś mu się w kręgosłupie stało, że na drugi dzień z rana padł. No niestety. No i zostało 4 sztuki. Teraz tydzień temu jeden o taki maluszek wsadził tutaj nogę. O, tutaj była dziura po sęku, już jest przywiercone na szczęście, żeby żadnemu się nic nie stało. Wsadził nogę, no i wyłamał sobie. Pojechaliśmy do weterynarza. No i weterynarz powiedział, że to jest złamanie otwarte jakieś, no i że tego nawet się tam nie da bardzo szyć, bo jakby się dało szyć, to on by miał takiego kikucika, no i by cały czas star po ziemi, by ten kikucik cały czas mu się rozwalał. Więc no został no dobity i zakopany, no niestety. No ale 3 maluchów sobie ładnie żyje, biegają, wypuszczam ich na trawkę, tutaj sobie biegają. Zjadły już trochę trawy, dostają, wszystko z nimi jest w porządku, więc od tej klatki odchodzimy. Patrzymy do tej klatki, jest pusta, ponieważ tutaj jest samczyk bez ucha i samiczka czarna, są na wybiegu razem z królikami, które są jeszcze do sprzedania. Proszę bardzo, idziemy tutaj, to mamy samiczkę siwą i samiczkę zajączkowatą. Zostały zamienione klatkami, a i tak one będą jeszcze bardziej zamienione klatkami, bo któraś pójdzie o tam na dół, a któraś z nich albo tutaj zostanie, albo pójdzie do tej wielkiej klaty. Ponieważ zostały 12 maja zostały zakocone. No i co? 12 czerwca będziemy wypatrywać maluszków od nich. Ale pojawią się nowe filmiki co do tych samiczek. Nie przedłużając, idziemy dalej. Nadal klatki nie zostały przysunięte do siebie, jak widać. Nie ma czasu, no niestety. Ale mi to nie przeszkadza aż tak. Tu została pusta klatka, ponieważ te króliki, co były w tej klatce, te 2 samiczki belgijskie są w... Idziemy, wam pokażę. O, skoszona trawa, pierwszy raz, kurde. No, gołębnik, pies i tutaj przywędrował kompostownik. No i tu są te 2 samiczki, no, które jedna zostanie, a druga prawdopodobnie będzie do sprzedania, jak już będzie miała te 6 kilo. No dobra, wracamy. Nie robię przerw, bo na co, jak ładnie mam skoszony na podwórku, to można nie robić. No. Tu jest samczyk, który zostanie na zabicie. Na mięso. Co u niego się wiele nic nie zmieniło. Tu jest samczyk, którego będę dopuszczał do samiczek jakiś, jak ktoś będzie chciał. Oraz też on pójdzie, będzie przeznaczony na mięso. Tu jest wolna klatka. Idziemy tutaj, tutaj są gołębie 2, bo dzisiaj nie mogą być wypuszczone, bo jest lot w niedzielę. No a tutaj jest samczyk, dopiero go włożyłem, bo on jest z tymi samiczkami, z 3 i no, stąd 2 samice to są właśnie, samiec i samica to są z tamtej klatki wolnej. Mają materac, żeby właśnie
się nie uparowały na słońcu, ale one już są od południa, więc ich przełożymy do klatki. Więc widzimy się za chwilę, jak będą przełożone. Proszę, tutaj samczyk z samiczką już przełożeni są. Na razie jeszcze ich trzymam, bo no myślę, że na razie się nie zakocą, nie poparkają. No ale jak będzie trzeba, to ich rozdzielę. Że po prostu samczyk będzie oddzielnie i samiczka będzie oddzielnie. Bo wiadomo, jeszcze myślę, że jeszcze z miesiąc i będę chciał ich oddzielić. Jak myślicie, żeby wcześniej ich oddzielić, to piszcie. No, więc ich zamykamy. Picie mają, trochę ubrudzone pojdełka, no ale... No niestety. Ty też mają picie. Czego one tutaj liżą siatkę? Nie leci? Leci, patrzcie jak... Picie leci. Chłopaki, dziewczęta. Raz, patrzyłem z tego, co tutaj jest, to są... O Boże. Dwa samczyki, jedna samiczka. No. I te króliki zostały przesunięte, jednak nie będę ich wkładał jeszcze do klatki. Bo te są króliki z tej klatki. Zostały jeszcze do sprzedania mi tylko trzy, bo tamta czarno-biała. O, co tam stoi? Oj, ostrość. Czarno-biała tamta zostaje w hodowli, no, przeznaczona na mięso. No i co, niech pojedzą sobie trawki, bo tutaj już wyjadły trochę. A w kwestii tych samiczek, no to ta samiczka zostanie przedzielona już w tym tygodniu do tej klatki. A wtedy mi się zwolnią tak jakby ta i ta klatka. No i co? No i się zobaczy. Z królikami jeszcze, co tam będzie. No ale ona, ja nie potrafię królików tutaj macać, żeby zobaczyć, czy są kotne. Więc co? Trzeba być dobrej myśli. I aby były kotne. O tobie też mowa, też masz być kotna. No. A, i po drugie jeszcze muszę granulat kupić, bo stoją na samym owsie. No więc co, za jakieś 2 miesiące, jak ktoś by był z okolic Lubelskiego, Dęblin, Ryki, jakby ktoś chciał, to będę mógł dopuścić samczyka, ale to za jakieś 2 miesiące. A jeszcze, jakby ktoś też chciał, to mam o tamte 2 samiczki do sprzedania, o tamte 2, co tam stoją, o te do sprzedania i tego samczyka, co jest w tej klatce. Cena to 50 zł, króliki, no ten samczyk 3 i troszkę, no powyżej 3. Te samiczki, tamta 4 kilo i ta też 4. No samczyk trochę mniejszy. Więc co, tym oto akcentem małych królików zakończymy ten odcinek. Stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i co, życzę miłych wykotów, zakotów wam wszystkim w hodowli. No i nie wiem, udanych wszystkich rzeczy w hodowli. Ej, nie wypadaj. Dobra, do następnego i cześć! A, no i jakby co, ta samica najprawdopodobniej nie zostanie w hodowli, tylko też będzie na mięso. Tylko trochę później, bo jest bardzo chuda.